szanowni państwo, a taką tradycją naszego programu jest to, że prasę wspólnie przeglądamy. No i teraz będziemy sobie przeglądać gazety, z którymi mamy przyjemność współpracować. Tygodnik Podhalański, Ulga tak, ale inaczej zapisana. Zachęcamy do tego, abyście państwo zapoznali się z tym artykułem. Zniżka śmieciowa dla rodzin wielodzietnych do poprawki. Nadzór prawny wojewody małopolskiego uznał skargę byłego burmistrza Mszany Dolnej. Więcej na ten temat w Tygodniku Podhalańskim. My wędrujemy do małopolskiej kroniki beskidzkiej, a tutaj bez czepka urodzony. Urodzony w Suchej. Jest to malutki zawojanin, debiutant. Na ten temat w Suskim Szpitalu przygotowywano, na ten moment, przepraszam, w Suskim Szpitalu przygotowywano się przez kilka miesięcy. Po raz pierwszy odebrano w nim poród w wodzie. No i więcej na temat tego wyjątkowego wydarzenia w artykule, który państwo znajdziecie w Małopolskiej Kronice Beskidzkiej. Dobry Tygodnik Sądecki pokazała, że może pracować, ZUS to wykorzystał. No i ciąg dalszy przebojów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Niestety takie historie często pojawiają się na łamach prasy. Oto kolejna z nich. Zachęcam państwa do tego, abyście się bliżej z nią zapoznali. No i na koniec sympatyczny czworonożny Rubin na służbie. Historia o psie policyjnym, patrolującym, tropiącym, wykrywającym materiały wybuchowe i narkotyki. Prawdziwy bohater.